Siema, tu Metal, witam po krótkiej przerwie i mam dla was kilka rzeczy do sprzedania. Aktualnie chcę sprzedać dwie kostki Dian 42 mm na kolorowym plastiku. Naprawdę świetnie chodzi, lepiej niż po wyjęciu z pudełka. Trochę jest nasmarowany, ale na początku tak trochę szurał i nie był wyregulowany i tak się trochę plastik musiał i krzyżaki, śrubki musiały się rozchodzić. Teraz jest świetny, doskonały na lekcje. No tyle, super kość. Tutaj ta sama firma, to ten sam model, tylko kostka większa. Kostka naprawdę świetnie chodzi, trudno jest to oddać na filmiku, musielibyście sami poczuć. Po prostu ona sama sunie, mogę to, nie wiem, małym palcem obracać. Żaden problem. Naprawdę kostka chodzi super, jest nasmarowana, wyczyszczona. Tyle. Mam też dużo naklejek do sprzedania. A, i dostajecie tutaj pudełko takie duże, albo takie małe. Do tej kostki nie mam karty autentyczności. Mam jeden Smart Marble, akurat nówkę do sprzedania, jakby ktoś chciał, to 8 zł kosztuje. Mam części do Diana, do Shengshu, przepraszam. Do Shengshu 4x4. Wszystkie oprócz krzyżaka i oprócz tych centrów do krzyżaka. Narożnik. Wszystkie części są trochę modowane, więc jak ktoś sobie kupi komuś się zgubi modowana część, to już ma. Tu jest ładnie zmodowana. Krawędź. No i wewnętrzna część druga. No, za każdą część po 50 groszy, jak ktoś potrzebuje. No i mam nową serię naklejek. Dobra, nie nową serię. Cały czas są te same, tylko dochodzi coraz więcej modeli. Zacznijmy może od tych najbardziej standardowych. Naklejki na kostkę 5x5. Są tylko standardowe odcienie, bo i tak nie mam zamiaru za dużo tego sprzedać. No bo i tak wiele ludzi woli od Juska. Stawiam na naklejki fluorescencyjne, Fulbrighty, więc w takich cenach korzystnych to mam zwłaszcza Fulbrighty. Oczywiście, kolor żółty fluorescencyjny, pomarańczowy fluorescencyjny, czerwony fluorescencyjny, zielony fluorescencyjny, niebieski jasny, jest czasem do wyboru niebieski, jak ktoś naprawdę potrzebuje i się uprze, biały i folia transferowa. Tak samo z kostką 3x3, tak samo z kostką 2x2 i tu są naklejki na kostkę 4x4 Florian Mod, jak widzicie. Tutaj mam jeszcze naklejki na kostkę zwykłe. Znaczy mam jeszcze na Florian Moda zwykłe, ale nie mam akurat. Na kostkę zwykłe 4x4. Na kostkę 4x4 fluorescencyjne. No, kamera tego nie odda, bo to i tak jest zbyt mocny, wyłupiaszczy kolor. I światło jest słabe. Na kostkę 3x3 zwykłe naklejki. Nie będę ogólnie pokazywał wszystkich tych tutaj, bo odcienie są takie same, tylko po prostu wzór jest inny. Naklejki są bardzo ładne, sami możecie to stwierdzić. No chyba tyle. Do każdego setu daję folię transferową i takie logo. Takie logo, zaraz wam pokażę. O, takie logo. Oprócz tego, że daję takie logo, nie oprócz tego. Jeżeli komuś się nie podoba logo, to zawsze sobie może zdrapać, bo to jest też naklejka, ale to jest taka promocja jakby firmy, więc no tak jak Z-Sticker zrobi, to ja też sobie tak zrobiłem. Musi być znak rozpoznawczy. Nie ma tylko naklejek na kostce 5x5 i na kostce takich strzałkach i tu zaraz powiem, bo tam się nie da nakleić. Mam jako jedyny w Polsce naklejki na Gearcube'a. Tu są standardowe kolory, bo nie ma sensu wycinać fluorescencyjnych. Jako jedyny również mam naklejki na kostkę 9x9. 3x3x9 oczywiście. Na 9x9 nie mam. 3x3x9. Daję dwa kolory niebieskie do wyboru. Ciemny albo jasny, bo w Z-Stickers są ciemne, a normalnie są jasne.
I tu oczywiście są góra, dół i cztery ściany, niebieski do wyboru. I folia transferowa. Dobra, tyle. Zaraz sobie spakujemy. Kostka 2x2. Od razu z Florian modem, żeby można było na każdą kostkę nakleić bez wydziwiania. Tutaj mam Fulbrighty, tutaj mam standardowe. Na tych kostkach, na kostce 2x2 logo jest na białym, ponieważ zawsze zwykle na 2x2 jest na białym. A niektórzy lubią na białe naklejać Diana. Tu mam na kostkę naklejki Diane. Ogólnie na kostki 50 mm. Porównamy do standardowych. 57. Mam na kostkę 42 mm. Pokażę, pasuje dosyć do tego rozmiarem. Wszystko ładnie wchodzi. Jako jedyny również posiadam naklejki na Beryl Cube. Przepraszam, że filmik się przedłuża, no ale trochę długo schodzi. Beryl Cube. Takie naklejki, góra, dół. Szerokie, fluorescencyjne i złoty. To jest złoty. Pomarańczowy, czerwony, zielony, niebieski, standardowe kolory na boczne ścianki. To też sobie potem popakuję. Naklejki, takie strzałki, nie wiem dokładnie jak to się nazywa. Na każdą ścianę są strzałki, możecie sobie nakleić w byle którą stronę chcecie. Do tego jest folia transferowa. Nie daję tutaj loga. Również tutaj to są naklejki pentagramy. Na kamerze tego nie widać, bo jest za mała różnica. Tu są pomiędzy tymi odnóżami gwiazdki są przerwy. To są pentagramy. W sumie pentagramy są tak w dół. Do tego też nie daję loga. Mam naklejki na kostkę kółko i krzyżyk. Nie wiem, dla ciekawych. No tak. Okrąg. Można to nazwać jakieś kółko, ale to jest okrąg. W środku jest kółko. Pasuje na kostkę. Można naklejać na zwykłe kolory, chociaż lepiej samo, na czarno. Na ośmiokąt. Tak. I mam taką wenę, żeby robić naklejki. Sudoku Cube, jak widać, jest 6 zestawów. Są naklejki przy dziewiątkach, przy szóstkach, żeby było łatwo do rozpoznania. Tak to wygląda na kostce. To jest kostka Rubik's Cube, świetnie chodzi. Też trochę mam problem z ułożeniem, bo źle przykleiłem naklejki w złej kolejności, ale to nie szkodzi. No to ta kostka bardzo fajna. Chyba już wszystko mówiłem. Aha, jeżeli ktoś chciałby jakiś kontakt, ktoś chciałby się czegoś więcej dowiedzieć albo zamówić naklejki, to najlepiej przez Facebooka. Można pisać na wiadomość prywatną na YouTubie, ale lepiej przez Facebooka. Żeby mnie znaleźć na Facebooku, to piszcie, to wam podam moje dane osobowe, żeby łatwiej było znaleźć, bo w internecie nikt nie jest anonimowy, więc nie będę podawał na kamerze. To chyba wszystko w tym filmiku. Dzięki, do zobaczenia i cześć!